Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat, do którego przygotowaliśmy materiał zrealizowany podczas wizyty premier Ewy Kopacz w elektrowni w Świerżach Górnych oraz Szpitalu Powiatowym w Kozienicach. Zapraszam także na materiał zrealizowany podczas tegorocznych obchodów rocznicowych upamiętniających bitwę pod Studziankami. W dzisiejszym programie znajdują się również wypowiedź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, informująca, jak radzić sobie podczas upałów, informacja o 25. Kozienickiej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy, a także materiał dotyczący remontów wykonywanych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu. W cyklu Książka Miesiąca przygotowaliśmy recenzję książki Kamila Janickiego zatytułowanej Damy Złotego Wieku. Na zakończenie programu zapraszam Państwa do zapoznania się z informacjami Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach oraz na powiatową kronikę Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach przygotowaną przez starszego kapitana Pawła Kowalskiego. Premier Ewa Kopacz 11 sierpnia odwiedziła elektrownię Kozienice. Wizytę rozpoczęło spotkanie z prezesem grupy Enea Krzysztofem Zamaszem i prezesem Enei Wytwarzanie Krzysztofem Sadowskim. Uczestniczyli w nim także minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński i rzecznik rządu Cezary Tomczyk. Ewa Kopacz odwiedziła nastawnie bloków numer 9 i 10, w których prowadzony jest stały monitoring procesu produkcji energii. Rada Ministrów podjęła decyzję. Podjęła decyzję w drodze rozporządzenia na wniosek ministra gospodarki, że oto będziemy wprowadzać ograniczenia w dostawach prądu. Ogłoszono stopień 20, przy czym już dzisiaj po rozmowie z premierem Piechocińskim spodziewamy się, że jutro, mimo że temperatury nie spadają, ten stopień będzie na poziomie 19. Ogłosiliśmy ten stan, w którym będziemy mogli ograniczać dostawy energii do różnych instytucji do końca sierpnia tego roku, ale pamiętajcie Państwo, że to raczej wynika z procedur niż z konieczności. My jesteśmy gotowi do uruchomienia wszelkich rozwiązań, które omówiliśmy wczoraj na zespole kryzysowym, do tego, aby nie dopuścić do jakichkolwiek perturbacji, jeśli chodzi o zaburzenia w produkcji danych przedsiębiorstw. Ale przedsiębiorstwa, do których mówiłam o nich, to jest około 1600 przedsiębiorstw, do których rzeczywiście te ograniczenia czasowe będą stosowane. Są to niewątpliwie w większości instytucje, które nawet w umowie mają podpisaną taką klauzulę, że w sytuacji, w której rzeczywiście te moce wytwarzane byłyby zdecydowanie mniejsze niż normalnie, to oni za tę gotowość, nawet wtedy, kiedy się nie wyłącza i nie ogranicza dopływu energii elektrycznej, to one i tak dostają za to rekompensatę. Staramy się, żeby oczywiście jak najmniej przedsiębiorstw była z ograniczonym dopływem prądu. I jeszcze raz podkreślę, te ograniczenia nie będą dotykać indywidualnych odbiorców i nie będą dotykać instytucji, które ratują, gwarantują zdrowie i życie, takich jak szpitale. O inwestycjach w energetyce i aktualnej sytuacji w tym sektorze oraz o powiązaniach z górnictwem mówił minister Skarbu Państwa. Jesteśmy w sytuacji dosyć kryzysowej ze względu na wysoką temperaturę i utrzymującą się długo, ale jednak system energetyczny jest przebudowywany i Kozienice są najlepszym dowodem, że te inwestycje podjęte od kilku lat są gotowe i w dobrą stronę prowadzone, że z punktu widzenia Skarbu Państwa do 2020 roku będzie zainwestowanych ponad 100 miliardów złotych. I patrząc przez pryzmat programu dla górnictwa, paradoksalnie jest to też korzyść ze względu na ilość spalanego teraz węgla. Zapasy w elektrowniach węgla są zmniejszane, ilość potrzebnego energetycznego węgla jest większa w okresie letnim. Jest to argument przekonujący do tego, że te zmiany w kierunku połączenia górnictwa z energetyką są właściwe i że efekt ich może być dobry zarówno dla górnictwa, jak i dla energetyki.
Oczywistym jest, że system nasz energetyczny jest bezpieczny i ani przez moment nie ma zagrożenia dostawy energii elektrycznej dla normalnych odbiorców. Szefowa rządu podczas spotkania z dziennikarzami mówiła m.in. o tym, że obecna sytuacja pokazuje wagę konwencjonalnych źródeł energii opartych na paliwie węglowym, a także o przebiegu prac przy budowie nowego bloku. Chciałam Państwa uspokoić. Chciałam również podziękować zarówno prezesowi TU Enea Wytwarzanie, jak i Enea generalnie, którzy są tu ze mną. Bo po pierwsze przepytałam bardzo dokładnie o przebieg tej nowej inwestycji i nic nie wskazuje na to, że ona będzie opóźniona, czyli jest bardzo dobry nadzór nad tym, co się dzieje. I przypomnieć jeszcze taką wizytę, którą tu miałam, no chyba w wyborach samorządowych, przyjechałam tu na jesieni i powiedziałam, że następnym razem przyjadę, jak tu się coś nowego wydarzy. I okazało się, że ta część, najistotniejsza część tej inwestycji, która musiała do nas, tu do Polski, do Kozienicy przybyć z Japonii, właśnie na dniach przybyła, czyli jest ten przełomowy moment, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. Jeszcze raz panom prezesom bardzo dziękuję, ale chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim pracownikom tej elektrowni. Ja byłam przed chwilą w maszynowni, tam jest 48 stopni, żar się leje z nieba. Jest bardzo gorąco tu wewnątrz, a ci ludzie tu pracują. Pracują tu naprawdę z pełnym oddaniem. Wyjątkowi ludzie, dzięki Wam za to. Myślę, że będzie okazja, kiedy będzie Dzień Energetyka we wrześniu, żeby Wam za tą pracę podziękować. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem wizyty był Szpital Powiatowy w Kozienicach, gdzie premier zapoznała się ze stanem generatora prądu, który w przypadku braku innych źródeł zasilania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów szpitala. Podczas spotkania z dyrekcją szpitala, w którym uczestniczyli wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk, starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpur, burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, omawiana była sytuacja finansowa szpitala oraz wysokość kontraktu szpitala powiatowego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrekcja szpitala i władze samorządowe uważają, że jest on za niski w porównaniu z innymi szpitalami. Dziewiątego sierpnia w Studziankach Pancernych i Magnuszewie odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 71. rocznicę bitwy pod Studziankami i walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Właśnie w okolicach Studzianek w dniach od 9 do 16 sierpnia 1944 roku doszło do bitwy pancernej jednostek polskiej 1. Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8. Armii Gwardii 1. Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi i niemiecką dywizją grenadierów. Walki były zażarte i skrzyżowanie dróg w rejonie Studzianek było przez Polaków zdobywane 7 razy. Ostatecznie 15 sierpnia bitwa zakończyła się likwidacją sił niemieckich zamkniętych w kotle. Nie był to jednak koniec walk o utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego. Likwidacja odciętych sił niemieckich trwała jeszcze kilka dni. 9 sierpnia bieżącego roku o godzinie 10 na terenie pomnika mauzoleum w Studziankach Pancernych rozpoczęła się pierwsza część uroczystości. Po krótkim przypomnieniu historii, podniesieniu flagi i odegraniu przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa hymnu państwowego, ksiądz dr Zdzisław Kałuziński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Głowaczowie, ksiądz Dariusz Sałek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Łękawicy, ksiądz Henryk Dąbrowski, proboszcz parafii katedralnej Kościoła Polsko-Katolickiego pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie, odmówili modlitwy za poległych. Hołd bohaterom w imieniu samorządowców złożył starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpur. Jak co roku gromadzimy się w tym miejscu, żeby oddać hołd tym, którzy walczyli, ginęli, tracili zdrowie w najstraszniejszej wojnie, jaka dotknęła Europę. Nie byli to zawodowi żołnierze, wojaczka nie była ich chlebem powszednim. Byli to chłopi, robotnicy, rzemieślnicy, inteligenci. Zawodów można by było wymieniać wiele. Wzięli broń do ręki, aby walczyć o wolność i niezawisłość swojej ojczyzny. I za to należy się im cześć i chwała. Poświęcali swoje zdrowie, poświęcali swoje życie w imię tych wielkich wartości. Nigdy nie powinniśmy o nich zapomnieć. Zawsze powinniśmy czcić ich pamięć, a szczególnie dbać, żeby młodzież miała wiedzę na ten temat. Żeby wtedy, kiedy starsze pokolenia odejdą, bo taka jest kolej rzeczy, ta pamięć była kultywowana i trwała.
W imieniu wszystkich samorządowców tutaj zgromadzonych wyrażam hołd dla tych wszystkich ludzi, cześć ich pamięci. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Bąk podkreślił, jak dużą rolę w upamiętnianiu bohaterów walczących o wolność Polski odgrywają polscy leśnicy. Głos zabrał także wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy dokładają sił do rozwoju armii, do rozwoju obronności, ale też chciałbym podziękować wszystkim, którzy, tak jak tu pan starosta, pielęgnuje pamięć o poległych. To dzięki ich walce wyzwolone zostały później Łódź, Bydgoszcz, Poznań. To tu był przyczółek. Zawsze się rzucaliśmy na rzeczy niemożliwe, ale okazywało się, że radzimy sobie z tym. Nasze wojsko świetnie to robi. Długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, Jan Chryzostom Czachowski, z inicjatywy którego w 2004 roku na terenie pomnika mauzoleum ustawiony został drewniany krzyż z inskrypcją krzyże, ordery, medale, brązowe, srebrne i złote, wspaniale, ale nietrwale wieńczą żołnierską cnotę. Dlatego jest w zwyczaju i być nie może inaczej, że tylko cnoty najwyższe drewnianym krzyżem się znaczy. Podkreślił, że ten krzyż jest orderem dla tych żołnierzy, którzy tu zginęli. List od wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego odczytał Robert Orzechowski. Oddając dzisiaj cześć bohaterom sprzed 71 lat, dajemy wyrazisty dowód naszej zbiorowej pamięci, w której jest miejsce dla wszystkich, którzy w czas najwyższej potrzeby ojczyzny nie odmówili daniny krwi, czerpiąc ją z pieśni i z piersi. Zróbmy wszystko, by ta pamięć stała się spoiwem patriotycznych postaw i zachowań. W ten sposób spłacimy nasz dług wdzięczności, bo naród, który zapomina swoją historię, traci swoją przyszłość. Nie wolno nam uronić nic z historii, której karty pisali najlepsi synowie ojczyzny, kiedy przyszło bronić jej wolności i niepodległości za cenę najwyższej daniny. Bierzmy na siebie ten zaszczytny obowiązek każdego dnia, nie tylko z okazji okrągłych rocznic i podniosłych uroczystości. Cześć ich pamięci, cześć bohaterom. Podczas uroczystości odczytany został także apel pamięci, a kompania oddała salwę honorową. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów wojsk, służb i broni, poległych na wszystkich frontach II wojny światowej. Wzywam do nas wszystkich żołnierzy państw przymierzonych, którzy w czasie II wojny światowej podjęli walkę z totalitaryzmem. Wielu z nich na zawsze spoczęło w polskiej ziemi. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Do was zwracam się, potomni czynów i imion żołnierzy, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny. Nie zapomnijcie! Niech ich postaci i bohaterskie czyny, utrwalone w naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, staną się wzorem wypełniania naszych obywatelskich powinności wobec Rzeczypospolitej. Ofiara krwi i życia nie była daremna. Dziś pewni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Salwo! Na zakończenie pierwszej części uroczystości w Studziankach Pancernych zebrane delegacje złożyły kwiaty w hołdzie poległym. Po odprowadzeniu sztandaru 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich z Kozienic, Radomia, Warki i Warszawy, a także pocztu sztandarowego powiatu kozienickiego, uczestnicy uroczystości przejechali do Magnuszewa, gdzie na cmentarzu parafialnym w kwaterze poległych oddano hołd walczącym i poległym na przyczółku warecko-magnuszewskim.
Tu modlitwę w ich intencji odmówił ksiądz kanonik Szczepan Iskra, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Wójt gminy Magnuszew Marek Drapała apelował, byśmy nie zapomnieli o bohaterstwie żołnierzy walczących w 1944 roku na przyczółku warecko-magnuszewskim. Dziś dla nas jest to dzień z jednej strony zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, a z drugiej zaś dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. Pamiętamy i z szacunkiem pochylamy głowy nad mogiłami wielu żołnierzy walczących na ziemi magnuszewskiej, którzy zapłacili najwyższą cenę i spoczywają na tym cmentarzu. W dniu dzisiejszym oddajemy hołd ich bohaterstwu. Leszek Ruszczyk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, a także radni sejmiku województwa mazowieckiego wręczyli wójtowi list od Adama Struzika, marszałka województwa. Następnie kapitan Sebastian Kostecki odczytał apel poległych, po czym kompania oddała salwę honorową. Uroczystości oficjalne zakończyło złożenie przez delegację kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem w kwaterze poległych. Wśród zgromadzonych na uroczystościach znaleźli się m.in. przedstawiciele ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Woźniak, Dariusz Bąk, Mirosław Maliszewski i Czesław Czechyra, Marta Michalska-Wilk, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Leszek Ruszczyk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek oraz Leszek Przybytniak, radni sejmiku województwa mazowieckiego, generał brygady Stanisław Czosnek, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i szkół, a także poczty sztandarowe. Wojskową asystę honorową podczas uroczystości tworzyli żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki. Dowódcą kompanii honorowej był kapitan Rafał Cholewiński. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa pod dowództwem kapitana Andrzeja Kufla. Po oficjalnych uroczystościach na terenie pomnika mauzoleum w Studziankach Pancernych oraz w kwaterze poległych na cmentarzu parafialnym w Magnuszewie, na Błoniach nad Jeziorem Magnuszewskim odbył się dynamiczny pokaz bojowy plutonu czołgów PT-91 Twardy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej oraz piknik historyczny z pokazem statycznym. Licznie zgromadzona widownia podziwiać mogła prezentowany przez żołnierzy sprzęt polskiej armii, kołowy transporter opancerzony Rosomak, wyrzutnię rakietową WR-40 Langusta, radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego Liwiec, opancerzony samochód Skorpion 3, Kłada oraz hibneryt z armatą ZU-23-2. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.
Organizatorami obchodów byli powiat kozienicki, gmina Głowaczów, gmina Magnuszew, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki oraz Mazowiecki Oddział Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Koordynatorem był Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Podczas upałów, gdy temperatura powietrza przekracza 30 stopni, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. Chciałabym w związku z tym udzielić Państwu kilku rad, które mogą nas uchronić przed niekorzystnymi dla zdrowia skutkami wysokich temperatur. W tym czasie należy otoczyć szczególną opiekę osoby starsze, chore oraz dzieci. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, szczególnie w godzinach od 10 do 15 i jeśli jest to tylko możliwe, nie wychodzić w tych godzinach na zewnątrz. Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach nawet na chwilę. Koniecznie jest spożywanie większej ilości napojów, aby zapobiec odwodnieniu. Najlepsza jest niegazowana woda mineralna lub woda lekko gazowana. Codziennie należy wypić od 2 do 3 litrów płynów. Należy unikać picia alkoholu, mocnej kawy, herbaty, gdyż one działają moczopędnie. Należy też unikać picia słodkich soków, słodkich napojów gazowanych z uwagi na to, że zawierają one cukier, a cukier wzmaga pragnienie. Im cieplej, tym bardziej się pocimy, tym samym tracimy dużo wody, którą należy bezwzględnie uzupełniać. Ale pamiętajmy również o tym, że wraz z wodą tracimy bardzo cenne, ważne dla naszego organizmu elektrolity. Elektrolity to nic innego jak rozpuszczalne w wodzie jony soli, które przewodzą w organizmie prąd elektryczny, niezbędny do podtrzymywania, do regulowania naszych czynności życiowych. I mogą być one naładowane dodatnio, tak jak sód, potas, wapń, magnez lub ujemnie jony chlorkowe, fosforanowe, siarczyny. I elektrolity są niczym paliwo dla naszego organizmu, które odpowiada za równowagę kwasowo-zasadową. Niedobory elektrolitów spowodowane są przede wszystkim właśnie odwodnieniem organizmu, które może wynikać z nadmiernego wysiłku fizycznego albo zbyt długiego przebywania na słońcu. I objawami niedoboru elektrolitów są najczęściej ogólne osłabienie organizmu, nadciśnienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie mięśni, zaburzenia rytmu serca. I charakterystyczne objawy to też obrzęk kończyn dolnych, senność, utrata apetytu oraz mdłości. Dlatego też należy pamiętać o uzupełnianiu elektrolitów. Jak możemy to zrobić? Więc elektrolity możemy uzupełnić jedząc dużo warzyw i owoców, ponieważ są one zawarte głównie w warzywach i owocach, więc uzupełniajmy, jedzmy więcej w okresie letnim tych warzyw i owoców, aby uzupełnić te straty. Jeśli chodzi o posiłki, powinny one być lekkostrawne i unikajmy posiłków tłustych. Jedzmy posiłki takie, które zawierają dużo warzyw i owoców, czyli jakieś sałatki, jakieś produkty owocowo-warzywne. Polecane, jeśli chodzi o warzywa, o owoce, szczególnie polecane są melony oraz arbuzy, ponieważ one zawierają dużo wody, około 90%, oraz dużo witamin i właśnie składników mineralnych. Ważnym elementem walki z upałem jest również odzież. Należy unikać sztucznych materiałów. Ubrania powinny być luźne, wykonane z tkanin naturalnych, takich jak bawełna, len i najlepiej w jasnych kolorach. Wychodząc na słońce należy chronić głowę, oczy, czyli nosić nakrycia głowy, nosić okulary przeciwsłoneczne. Chronimy też skórę przed słońcem, stosując kremy z filtrami. Podczas upałów należy unikać, jeśli tylko to możliwe, wysiłku fizycznego, nie forsować się, nie wykonywać jakichś forsownych, takich niepotrzebnych zajęć. Zalecane są częstsze niż zwykle chłodne kąpiele lub chłodne prysznice. W przypadku wystąpienia takich objawów jak zawroty głowy, właśnie nudności, przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego pomieszczenia oraz wezwać lekarza. We wtorek, 4 sierpnia, z Kozienic wyruszyła 25. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wymarsz grupy pątników z Kozienic poprzedziła uroczysta msza święta, w tym roku odprawiona w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach dla pielgrzymów oraz ich rodzin,
której przewodniczyli ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki i ksiądz kanonik Władysław Sarwa. Pielgrzymi otrzymali błogosławieństwo na drogę, ale usłyszeli również przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas 10 dni w drodze do Częstochowy. Tendencja jest taka, że jest co roku mniej więcej tyle samo ludzi. No w tym roku zapisanych jest około 80, tak jak w ubiegłym roku, no ale mamy nadzieję, że część pielgrzymów zdecyduje się jeszcze w trakcie, także w ostatecznym dojściu, że około 120-130 osób będzie. Idziemy przez 10 dni. Drugiego dnia pielgrzymki włączamy się w diecezję radomską od 6 właśnie. Idziemy właśnie wtedy już jako jedna z grup w całej kolumnie diecezji radomskiej. Pierwsza pielgrzymka jest wyzwaniem dla ludzi o mocnej charakterze, o silnej osobowości, no i również jest jakimś sprawdzianem takiej kondycji naszej i fizycznej, ale również też duchowej, bo jest to czas przemyślenia, są to rekolekcje w drodze, tak jak często określamy. Co dzień będzie nam towarzyszyła Eucharystia, modlitwy w ciągu dnia, dużo śpiewów, no i będziemy też pamiętali o wszystkich kozieniczanach i nie tylko o tych ludziach, którzy tutaj zostawiamy, których również polecamy się modlitwie. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło Dotknij Miłosierdzia, dlatego na każdy dzień tych rekolekcji w drodze zostały przygotowane sylwetki świętej Faustyny Kowalskiej, błogosławionego księdza Michała Sopoćki, świętego brata Alberta Chmielowskiego, świętego Jana Pawła II, świętego ojca Pio oraz papieża Franciszka, wprowadzenie do modlitwy Anioł Pański, konferencja przygotowująca duchowo do Światowych Dni Młodzieży, a także wprowadzenie do Kroniki Bożego Miłosierdzia. W materiałach pomocniczych przewodnicy grup mają do dyspozycji również dwie konferencje dotyczące chrztu Polski oraz jego znaczenia dla dziejów naszej ojczyzny. Materiały informacyjne dla pierwszej pielgrzymki, która dla diecezji radomskiej została zorganizowana po raz 37, zostały przygotowane przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego diecezji radomskiej, działające pod patronatem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Aby dotrzeć do celu, pielgrzymi musieli pokonać trasę liczącą prawie 250 km. Pierwsze dwa dni są najkrótsze, no a potem tak 25-26, no w tych granicach. Także nie są to etapy zbyt takie wyczerpujące, chociaż przy obecnej pogodzie pewnie będzie nam troszkę siły potrzeba. Pielgrzymom towarzyszyła grupa medyczna, zaopatrzeni zostali także w wodę, podstawowe leki i środki opatrunkowe. Wierzymy, że będziemy z nich korzystać, ale oczywiście, że nie będą aż tak bardzo potrzebne, ale oczywiście są zapleczem, są dla nas zapewnieniem bezpieczeństwa. No, mamy też wodę, tutaj też mieszkańcy Kozienic wspierają nas właśnie ofiarami, żeby w ten sposób się zabezpieczać. Do Częstochowy pielgrzymi z Kozienic dotarli 13 sierpnia po uroczystej mszy świętej w miejscowości Mstów pod Częstochową, w której wzięły udział wszystkie grupy z diecezji radomskiej. Wakacje to dla uczniów czas odpoczynku, ale dla dyrekcji szkół oraz organu prowadzącego okazja do przeprowadzania w budynkach remontów, prac konserwatorskich, montażu zakupionego sprzętu czy zorganizowania zajęć zasilających szkolny budżet. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach w pierwszym tygodniu sierpnia w wyniku rozeznania cenowego wyłoniony został wykonawca prac obejmujących zakup i montaż drzwi wraz z obróbką. Wymianie podlegają drzwi wejściowe do budynku szkoły oraz drzwi wejściowe do sali gimnastycznej, jedne i drugie od strony boiska szkolnego. Nowe drzwi wykonane będą do końca trzeciego tygodnia miesiąca, a materiał, z którego będą wykonane, to tak zwane aluminium ciepłe. W czasie wakacji wymieniona została także instalacja odgromowa na budynku sali gimnastycznej. Prace remontowe nie ominęły również zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Tu uczniowie po powrocie z wakacji będą mogli ćwiczyć w wyremontowanej sali gimnastycznej. Poddany dokładnej cyklinie parkiet zostanie polakierowany zaraz po zakończeniu odświeżania i konserwowania ścian. Na uczniów mieszkających w internacie czeka wyremontowana świetlica. Inaczej natomiast wygląda kwestia remontów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku. W tej placówce remonty ruszyły pełną parą poprzez adaptację pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia mieszkalne dla uczniów mieszkających w internacie. Jedna sala lekcyjna jest obecnie przerabiana na dwa pokoje mieszkalne, w których w sumie zamieszka 12 uczniów. Pokój nauczycielski jest adaptowany na toalety damskie, zaś pomieszczenie gospodarcze na pokój nauczycielski. Prace te pociągają za sobą kolejne przeróbki pomieszczeń.
Trwa obecnie malowanie części korytarza szkoły i również poprzez malowanie odnawianie dwóch sal dydaktycznych. Naprawiane są także ubytki tynku elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem. Czas wakacji to także dobry okres na prowadzenie prac na terenie działki szkolnej. W tej placówce podczas wakacji działa szkolne schronisko młodzieżowe. Obecnie mieszka w nim 17-osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z Piaseczna, która wraz z opiekunami przyjechała na obóz sportowy. Wcześniej odbywały się warsztaty ikonopisania oraz plener malarsko-rzeźbiarski. Dyskusyjny klub książki oraz Biblioteka Publiczna imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach polecają Państwu lekturę książki zatytułowanej Damy Złotego Wieku. Prawdziwe historie autorstwa Kamila Janickiego. Na kartach historii zapisało się stosunkowo niewiele kobiet mających realny wpływ na politykę. Od zarania dziejów władza i rządy były domeną mężczyzn, przynajmniej w tej oficjalnej wersji, bowiem niewiele się mówi o wpływie żon i kochanek, który nie dla wszystkich był oczywisty. Z tego chociażby względu kobiety, które potrafiły się wybić poza rolę biernej, podporządkowanej obserwatorki kryjącej się w cieniu ojca lub męża, tym bardziej zasługują na uwagę. XVI stulecie nie bez powodu zwane jest Złotym Wiekiem w dziejach Polski. Na skutek Unii Lubelskiej powierzchnia kraju liczyła niemal 1 000 000 km², a liczba mieszkańców sięgała 11 milionów. Dzięki zakończeniu wojen m.in. z zakonem krzyżackim nastąpił rozwój gospodarczy i kulturowy. Rzeczpospolita nie była jedynie jednym z państewek na obrzeżach Europy, ale liczącym się graczem o dużym znaczeniu politycznym i militarnym. XVI wiek to również czas kobiet, które może nie tyle zmieniły bieg historii, co z pewnością miały na nią ogromny wpływ. I o nich właśnie opowiada najnowsza publikacja Kamila Janickiego Damy Złotego Wieku. Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna, Anna Jagiellonka to najważniejsze postacie, bez udziału których losy naszego kraju mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Jednak mimo, że autor skupia się przede wszystkim na nich, nie pomija również roli Elżbiety Habsburżanki, Barbary Giżanki i wielu innych kobiet, które w mniejszym lub większym stopniu miały wpływ na ówczesną politykę. Palma pierwszeństwa z oczywistych względów została przyznana Bonie Sforcy. Obecnie większości Polaków kojarzy się przede wszystkim z mało znaczącym w świetle jej prawdziwych dokonań wprowadzeniem do polskiej kuchni włoszczyzny. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że prawdziwy rozwój Rzeczpospolitej w XVI wieku to w znacznej mierze jej zasługa. Wprawdzie była rodowitą Włoszką, ale wchodząc do dynastii Jagiellonów, to jej rozwój i umocnienie obrała za cel swojego życia. Okazała się doskonałą władczynią i reformatorką idącą po trupach do celu, ale mającą realną wizję silnego królestwa. Na ironię zakrawa fakt, że cudzoziemce zależało na poprawieniu sytuacji w kraju bardziej niż szlachcie i skorumpowanym urzędnikom królewskim. Barbara Radziwiłłówna natomiast zapisała się na kartach historii przede wszystkim jako bohaterka jednego z najbardziej znanych królewskich romansów. To dla niej, wdowy wywodzącej się z rodu litewskich magnatów, Zygmunt August sprzeciwił się matce, Bonie Sforcy i niemal całej szlachcie oraz arystokracji. To po śmierci Barbary pogrążył się w nieskrywanej rozpaczy, która popchnęła go do korzystania z usług szarlatanów i medium. Tyle przynajmniej głosi powszechnie przyjęta opinia, zaś Janicki pokazuje również mało romantyczne oblicze owego romansu, w znacznym stopniu będące efektem intrygi rodziny Barbary. Po śmierci Zygmunta Augusta sytuacja w kraju skomplikowała się o tyle, że nie doczekał się on potomka. Wtedy też zwrócono w końcu większą uwagę na jego ostatnią niezamężną siostrę Annę Jagiellonkę, do tej pory uznawaną za nieliczącą się figurę na królewskiej giełdzie matrymonialnej. Dopiero po latach okazało się, że była nieodrodną córką swojej matki. Kamil Janicki tchnął życie w sylwetki kobiet, które na kartach podręczników historii są jedynie papierowymi, odrealnionymi postaciami. Przekazał pobudki ich działań i szczegółowe charakterystyki, które pozwalają po prostu je zrozumieć. Bardzo obrazowo przedstawił również tło historyczne i społeczne czasów, w których przyszło im żyć. Publikacja ta nie jest powieścią, ale czyta się ją jednym tchem. Jak przyznaje sam autor, książka siłą rzeczy zawiera pewne braki, oparta została jednak na skrupulatnych badaniach, a lista pozycji w bibliografii robi wrażenie.
Zachwyca także zgromadzony materiał zdjęciowy. Każdy rozdział wzbogacony został o liczne fotografie i ilustracje. Książkę nie tylko z przyjemnością się czyta, ale również ogląda. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje pracodawców oraz osoby bezrobotne, że przyjmowane są wnioski na realizację staży, szkoleń oraz na przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyżej wymienione formy wsparcia są realizowane w ramach dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i w ramach tego projektu oferujemy staże, szkolenia indywidualne oraz środki na założenie firmy. Ze wsparcia tego mogą skorzystać osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, które aktualnie nie uczestniczą w formach podnoszenia kwalifikacji, tzw. Młodzież Net. Mogą tu brać udział studenci zaoczni, jeśli spełniają założenia projektu. Drugi projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wsparciem objęte będą tu osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia, osoby z tzw. grup dofaworyzowanych. Osoby te będą mogły skorzystać ze staży oraz środków na założenie firmy. Ze względu na fakt, że rekrutacja do projektów musi uwzględniać zróżnicowane założenia wynikające z dokumentów programowych, to wszystkie osoby bezrobotne, zarówno te poniżej, jak i te powyżej 30 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia, proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach, ulica Zdziczów 1, 26900 Kozienice, pokój 10, numer telefonu 48 614 66 81. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy może skorzystać ze wspomnianego wsparcia, proszony jest o kontakt z pracownikami Urzędu Pracy w Kozienicach, którzy na bieżąco pozyskują informacje w tym zakresie i udzielają informacji. W ramach wyżej wymienionych projektów wymagana jest minimum 3-miesięczna efektywność zatrudnieniowa z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Osoby zainteresowane stażami niezbędne informacje uzyskają w pokoju numer 9. Szkolenia realizowane są przez pracowników w pokoju numer 7, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w pokoju numer 8. Telefon do Powiatowego Urzędu Pracy, centrala 48 614 66 99. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach informuje, że na terenie powiatu w lipcu 2015 roku odnotowano ogółem 175 zdarzeń, wśród których było 55 pożarów, a także 112 miejscowych zagrożeń oraz 8 alarmów fałszywych. 2 lipca w miejscowości Tomczyn w gminie Grabów nad Pilicą miał miejsce pożar samochodu osobowego. Silne podmuchy wiatru spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się ognia, w wyniku czego spaleniu uległo około 2 hektary poszycia leśnego i 1 hektar nieużytków. W działaniach gaśniczych brało udział 8 zastępów Straży Pożarnej. 6 lipca w miejscowości Świerże Górne w gminie Kozienice na rzece Wiśle znaleziono dryfujące ciało kobiety.
Działania Straży Pożarnej polegały na zbudowaniu łodzi, a następnie na sprowadzeniu ciała na brzeg i przekazaniu go zespołowi pogotowia ratunkowego. 9 lipca w miejscowości Ursynów w gminie Głowaczów miał miejsce wypadek samochodu osobowego. Samochód wypadł z jezdni. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu instalacji elektrycznej i gazowej. 22 lipca w miejscowości Grobów nad Pilicą na drodze gruntowej doszło do wypadku ciągnika rolniczego z samochodem osobowym. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu instalacji elektrycznej i gazowej. 24 lipca w miejscowości Garbatka Nowa miał miejsce pożar kombajnu zbożowego. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru. 27 lipca w miejscowości Kozienice miał miejsce pożar domku letniskowego. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, obronie sąsiedniego budynku oraz na ugaszeniu pożaru. 30 lipca w miejscowości Sieciechów miały miejsce pożar kombajnu zbożowego oraz zboża. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru. W lipcu na skutek działania silnych wiatrów na terenie powiatu kozieńskiego Straż Pożarna interweniowała 71 razy. Były to głównie drzewa i konary powalone na drogi publiczne oraz trakcje kolejowe i linie energetyczne. Ponadto interweniowano podczas uszkodzonego dachu stodoły oraz budynków użyteczności publicznej. Pozostałe zdarzenia to pożary traw, krzaków i śmieci oraz niewielkie kolizje drogowe. W działaniach ratowniczo-gaśniczych w lipcu wzięło udział 376 strażaków z 63 zastępów z jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. W tych działaniach wzięły udział także 162 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w liczbie 850 strażaków. To wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu, który dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.